Witam w kolejnym odcinku na moim kanale, czy w końcu Rival Stars Horse Racing. Witamy z rebaczki na moim ranchu Webby. Weźmiemy sobie pieniążki. Za darmo to trzeba brać. 10 milionów mam. Czy to mi starczy? Powinno starczyć. No i co? Tak jak wam obiecałam, kryjemy Frogs i Golden, żeby nam dały maść... nie, Golden, żeby dała nam maść Pinto. No, bo ja się już doczekać nie mogę. Także weźmy sobie tak teraz tutaj w stajnie. Czy mam jakieś? Nie mam. Nie mam żadnych klaczy. Z robakami. Ale dobrze, więcej miejsca. I teraz tak. Nie, Frogs nie daje. Frogs daje Patchwork, a Palosa jakieś? Chociaż, nie no dobra, weźmy sobie tą Frogs na razie, jak ona się tak przypamiętała. Pedigree. No tak średnio. Ten ogier. Może ten? Taki gniady? Kurde. Dobra, nie jest łatwo. O, tu już ciekawie brzmi. I ta skarpeta jaka wysoka. Ej, bierzemy. No jestem ciekawa z ich połączenia. I teraz Golden. Pamiętajcie, Golden będziemy kryć w dzisiejszym odcinku, dopóki nam nie dać rybaka Pinto. I mnie nie denerwuj, Golden. Proszę cię. Tylko z jakimś fajnym panem. Może z podobnej maści. Albo jakiś Quemello. Mało tych ogierów ogólnie jest na stanówkę tą. Lepiej chyba swoimi ogierami kryć, albo ogierami z customa. Dobra, weźmy go. Rabicano. Comment. Okej, nice. Nice, tak tanio wyszło? To ja mogę kryć konie. No bo siódmy level w sumie. I kogo jeszcze? Śmietankę żeśmy kryli. Bramble, chili, o! Pintalosa Strippers, chili, weźmiemy chili. Quemello plus Quemello. Nie, da Quemello i Karego, ha. O, właśnie. Lubię takie mieszanki wybuchowe. No, rodziców ma słabych. Ale może ona przekaże ten gen też. I też Pinto przekazuje. A widzicie, czyli tak, chili i Golden, nie? Fruit. W takim razie, kogo skipujemy? Golden, chili, czy Frogs? Myślę, że Frogs, bo... No dobra, najpierw ją, po kolei. Pięknie, fajnie, że jest rokaty. Malowany, odmianka podoba mi się, ale niestety no ta sama maść, co ma mamusia, więc musimy niestety sprzedać się. Ale fajny byłeś. Czy byłaś? Nie zdążyłam zobaczyć, czy to krat, czy łogier. Chcę zobaczyć, czy się nagrywa, bo to... No, to nagrywa się, dobra. Bo czasami tak jest, że kliknę, zapomnę czegoś i gadam sobie tak przez godzinę, wiecie, coś rybaki porobię, a się nam okazuje, że nie nagrywa się, bo tak już miałam chyba z kilka razy dobrych. Golden. Dobra, Golden, błagam cię. Ty masz taką fajną maść. Proszę, Pinto. Jest ta sama maść, co ma mama? Tak. Kurde. I to jest łogierek. Dobra, ja się upewnię. Czy to jest ta sama maść? Chyba tak, odmiana. Znaczy maść. Odmianka, ale fajna ta grzywa jest taka. Kurde, łogier! Ej, co on taki myszaty wyszedł? What? Nie podoba mi się to. Nie podobasz mi się, no. Jest niestety nie czy Pinto. Rabicano. Nie, przykro mi, gościu. Odpadasz, do widzenia. Od razu na wstępie, no nie.
Golden, jeszcze raz, gdzie ty jesteś? Chyba, że Chili nam da Pinto w końcu, to też będę happy. Golden. O, piękny kasztanek, może ten pierwszy lepszy, co się wyświetlił. O, i super ma rodziców, zobaczcie. Sparse Pinto i Smudget Pintlosa. Je... Wyszła mnie ten przycisk. Ale ja jestem naprawdę, wiecie co? To przecież się nie cofnęło. Kurde, to jeszcze mogą naprawić, bo to tak dziwnie się przesuwa. Okej. Okay. No i patrzymy w takim razie Chili. Chili style. Pokaż swój styl. Pokaż swój styl i daj nam Pinto? Jeju, ładna ta maść. Ej, to będzie Cremello, myślę, że wyciwieje. Chociaż może być mszata, ale te oczy i ten pyszczek, nie no. Bardzo ładna klaczka. Cykniemy sobie foto. Mimo, że nie ma odmiany na ciele, to kurde, no coś w niej jest. Jeszcze to ma takie drzewo albo parasolkę, jak to w ogóle nazwać. Change. O, widzicie, zmiany. Zmiany się szykują. Ja jestem ciekawa. Dobra, piszcie teraz w komentarzu, dam wam szansę. Jaki ona będzie maść, jak będzie dorosła, nie? Piszcie teraz, ja poczekam. 5 sekund, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, to trochę przyspieszyłam i skipujemy. Zobaczymy, czy macie rację. Dobra. A, widzicie, mówiłam, że będzie Cremello. I proszę bardzo, albo też white kolor. No ładna jesteś, ładna, ale no niestety, chyba że gen jakiś ładny przekazujesz. I uwaga, mini doubles? No tej chyba nie miałam mini doubles. No dobra, ciekawa jestem, więc zostawiamy cię. Zostawiamy cię. Kurde, ja ten domek klikam ciągle, to nie to. I golden, proszę cię, golden Pinto. Błagam, no ile można was kryć? Kurcze, taka czekoladka wyszła i znowu nie ta odmianka, ale słodziak. Ale to już jest słodziak, taki fajny wyszedł. Fajna, bo znowu mamy music. O, music ją nazwijmy. Znowu mamy klaczkę. No jakbym mogła, to bym nie sprzedawała tych koni, wiecie, bym sobie wszystkie zostawiła. Dobra. Czy będzie takiej samej maści, czy troszkę jaśniejsza? Jest troszkę jaśniejsza, szkoda, bo fajnie wygląda, jak była taka czekoladka. O, niestety nie przekazuję żadnej odmiany, no to musimy cię sprzedać. Music, jeszcze za 7 koła, 5 level, no niestety nie tym razem. Znowu kryjemy golden i change w takim razie. Nie, change pierwszy raz, dobra. Nie, chili, golden i change, bo myślę, że to są favorite. Change, dobra, najpierw change. Już. Nabikano. Widzicie, tu nawet pokazuje maści, jakie ma ten ogier. I one same albo doubles, albo Rabicano, albo nie ma, nie? Nie ma żadnych Pinto, ani... Nie rozumiem tego, czemu oni tak zrobili, może było trudniej, czy co? Że nie ma takich ogierów fajnych. O, ten fajny jest. Perigree, no tutaj chyba ma Pinto Pig. Pig? A to? To Vero, o kurde, bieremy. Pokryjemy te show. Dance show. Dobra. Pokryjemy tym ogierem wszystkie klacze me. Znaczy nie wszystkie, ty jesteś tu. Nie wszystkie, tylko tak, teraz gold. Golden. Proszę bardzo. I kto tam jeszcze został nam? Kto tam jeszcze został? Ja już nie pamiętam po prostu. Change nie. Chili, dobra, chili, haha. No i mega, kurde, tak drogo? Tak drogo mnie to wyniosło? Chili, golden i change. Od kogo by tu zacząć? No dobra, od początku do końca w takim razie, chili.
Błagam, no dajcie te pinto, bo ja nie rozumiem, o co chodzi. Okej, okay, dobra, czy to... What? To jeszcze inna w ogóle odmiana jest chyba, bo tu jest rabika, no... Jeju. I znowu klaczkę mamy. No ciekawa maść. Nie wiem, czy się cieszyć, czy się nie cieszyć, bo kurde, inaczej wygląda ta odmiana. I taka, widzicie tutaj poszarpane takie paski, jakby rabikano z pinto połączone? Nie wiem. Aż sobie zrobię fotkę pro. Bo mnie zafascynowała tak naprawdę. Tu jest fokus. A gdzie jest ta jasność? Tu jest jasność. Nie no, tu nie jest jasność. Take po to i ha. Dobra. A tutaj ona taka ciemna. Skipujemy, bo jestem bardzo ciekawa. I ona została taka skarogniada. O kurde. Nie myślę, że tej odmiany nie mam. A jak to jest to pinto? Ładna jest skubana. Ładna jest. Uwaga, sprawdźmy. Pintarosa Stripes. A widzicie? Czyli coś z paskami. I te przekazuje pinto! Nie, no to teraz słuchajcie, kurde. Dlaczego te pinto? One jest takie rzadkie, czy co? Że mi jakieś Pintarosa Stripes wyskoczyła pinto już przekazuje, niby ten gen trzy klacze przekazują, a dupa jeszcze mi się nie udało. Dobra, czyli Austere w ogóle. Co to jest? Jakieś imię losowe. Dobra, od razu sobie ją pokryjemy. Zobaczymy, czy ona nam da pinto. Bo naprawdę jest ładna. Jest mega ładna. Jest bardzo ładna. Aczkolwiek, jakiego by tu ogiera by dać? Karego! Nie no, może jakiegoś Izabelka tym razem. O, ale takiego Izabelka z krwi i kości. Tej odmiany nie mam. Humor. No i idealnie. A tutaj smoki. Dobrze, bierzemy. Bierzemy, zaraz mi pieniędzy nie starczy normalnie. Kurde, co za emocje, proszę państwa. Dzisiaj normalnie robimy te pinto. Ja czekam. Trzy klacze, które przekazują gen pinto. Uwaga, change. Nie, miał być po kolei, dobra. To teraz golden. Golden. Please, please. No nie no! Już miałam powiedzieć, że moja haki się urodziła, a jednak nie, bo takie trzy skarpety z tyłu. No ładna, ładna. No lubię gniade konie, mam słabość do gnianych koni. Sobie tak specjalnie postarzymy, zobaczymy jak będzie wyglądać. A to jest w ogóle ogier! A ciemniejszy jest, to nie. To już mi się nie podoba, taki ciemny gniad, nie, nie. Pinto, patrzcie, on też pinto przekazuje. Czekajcie, teraz możemy zdwoić siły, czyli tak. Tego i tak, ja już to widzę. Dobra, słuchajcie, nie. Damy go jako kryjącego, on ma pinto. Teraz pokryjemy nim jakąś klacz, tylko nie matkę, nie golden. Tylko albo change, albo Austria. Austere w ogóle, dobra, Austria nazwijmy, że będzie Austria. Chyba, że urodzi nam się pinto, więc dobra. Ostateczna broń to jest z tym ogierem pokrycie. Żeby była podwójna szansa. Jest! Mamy chyba pinto, proszę państwa! Chyba jest! Ojejciu! Szkoda, że nie ma rybich oczu. I to klaczka jest w końcu! No! Super! I o to chodzi, o to chodzi! Tak, super. Napiszmy sobie... Długo wyczekiwana, nie? Takie imię. Albo waiting, nie? Nie no, waiting to klepane chyba jest. Chociaż? Wait. Dobra, i będzie wait po prostu. Nie no! Nie no, ten pinto i jeszcze kasztanek, no po prostu, ja bym chciała takiego źrebaka od Hakamady, no po prostu, patrz, to jest koń idealny po prostu, no nie no, i tak długo czekałam, dwa odcinki na tą odmianę,
Jeju! Tak. Pro. Poproszę pro tryb. Poprosimy pro. Od razu robimy, cykamy fotę, proszę państwa. No nie, no po prostu. Hit. O, czekajcie, z mamą zrobimy. Z mamą jeszcze zrobimy takie ujęcie. Mama tam nie wiadomo, co ona robi. Czekajcie, żeby ona była taka jaśniutka, bo ona jest bardzo jaśniutka, bardzo piękna. Dobra, mamy. Piękna jest! Na razie jej nie postarzamy. Niech zostanie tak. Zawsze cofam, bo zapominam. Wait. Piękna jesteś, wait. Czyli mamy Pinto już. I tego ogra chyba możemy sprzedać. I Change, czy też dasz nam Pinto? Aj, niestety. Niestety. No cóż, łogierku. No cóż, łogierku, czyli w takim razie, ja zamiast sel dać, to ja. Dobra. Czyli zobaczymy, jaki będzie dorosły szaty. Ej, taki konik polski wyszedł. Big konik polski, co jest? Co jest grane, nie? A gen ma? Kurde, no i widzicie, musimy go zostawić, bo on ma kolejny nowy gen. Przekazujący Pinto Pig. A idź! No kurde, czyli w takim razie zostawiamy go. No cóż, ale to w kolejnym odcinku będziemy kryć nim klacze. W takim razie tamtego ogiera, tego niestety sprzedajemy, bo już mamy Pinto, więc nam nie jest potrzebny. Pa, pa. A tego zostawiamy, żeby przekazał Zierbakowi jego odmiankę. Mam nadzieję, że odcinek wam się podoba. Zobaczcie sobie na tego Zierbaczka. Jejku, no po prostu. Nie, no jeden z lepszych odcinków. Ja się bardzo cieszę. Pamiętajcie, łapka w górę, jak już to mówiłam, bo jestem tak podekscytowana. Subskrybujcie kanał, bo jest nas coraz więcej i bardzo, bardzo się cieszę. I możecie wpisać w komentarzu, jaką kolejną grę mam dla was nagrać. Czy robimy coś takiego, że kilka serii Rival Stars, kilka serii Minecraft, kilka serii innej gry. Ale to już wszystko od was zależy, więc piszcie w komentarzu, ja się dostosuję. I trzymajcie się, cześć, miłego dzionka. O którejkolwiek tam oglądacie. Pa, pa, buziaczki.